Program regionalny skupia w sobie dwa fundusze. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny. Daje więc możliwość finansowania projektów infrastrukturalnych, ale też społeczno-edukacyjnych. To szansa dla samorządów, przedsiębiorców, naukowców, jak i instytucji rynku pracy, placówek edukacyjnych, podmiotów ekonomii społecznej czy organizacji pozarządowych. Kwoty ryczałtowe to tak zwana uproszczona metoda rozliczania wydatków, możliwa do zastosowania w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego, to znaczy środków publicznych pochodzących zarówno z dofinansowania, jak i z wkładu własnego, nie przekracza wyrażonej w polskich złotych równowartości 100 tysięcy euro, zastosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne. W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego jest równa lub przekracza równowartość kwoty 100 tysięcy euro, możliwe jest stosowanie tzw. mieszanego systemu rozliczeń. Oznacza to, że dany projekt może być rozliczany zarówno za pomocą różnych metod uproszczonych, np. kwot ryczałtowych, jak również za pomocą rzeczywiście poniesionych wydatków. Bardzo istotną kwestią w tym momencie jest zwrócenie uwagi, czy w projekcie nie występuje podwójne finansowanie tych samych wydatków. Stosowanie metody rozliczania wydatków na podstawie kwot ryczałtowych możliwe jest w oparciu o szczegółowy budżet projektu, określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. Kwotą ryczałtową jest zatem określona w umowie o dofinansowanie kwota uzgodniona na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu za wykonanie określonego w projekcie zadania bądź zadań. Kwota ta obejmuje tylko i wyłącznie koszty bezpośrednie. W przypadku, gdy realizacja projektu jest w całości zlecana wykonawcy, w projekcie nie można zastosować tej metody rozliczania wydatków. Wyliczenia wydatków podlegających kwotom ryczałtowym należy dokonać w oparciu o rzetelne, sprawiedliwe i możliwe do zweryfikowania dane. Mogą to być ogólnodostępne dane statystyczne, mogą to być dane historyczne danego beneficjenta, może to być również praktyka księgowa stosowana przez danego beneficjenta. Kalkulację w oparciu o kwoty ryczałtowe należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie. Część ta będzie podlegała weryfikacji w trakcie oceny projektów. Zatwierdzając wniosek o dofinansowanie, instytucja pośrednicząca zatwierdza również kwotę wydatków przeznaczoną na dane zadania, czyli kwotę ryczałtową. W przypadku rozliczania projektu za pomocą kwot ryczałtowych należy pamiętać, że koszty pośrednie są kalkulowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi kwalifikowalności i mogą być ustalane na odpowiednim, uzależnionym od wartości wydatków bezpośrednich, poziomie procentowym wahającym się od 10 do 25%. Wydatki w ramach kwot ryczałtowych traktowane są jako poniesione. Nie ma konieczności opisywania ani gromadzenia dowodów księgowych. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie instytucja organizująca konkurs uzgadnia z beneficjentem dokumenty, które będą podstawą rozliczenia kwoty ryczałtowej. W umowie o dofinansowanie określone są zatem zarówno kwoty ryczałtowe przyznane w ramach projektu, dokumenty, na podstawie których te kwoty zostaną rozliczone, jak i wskaźniki, które beneficjent musi osiągnąć. Instytucja pośrednicząca, będąca stroną umowy, zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Weryfikacja wydatków zadeklarowanych do rozliczenia w ramach kwoty ryczałtowej dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki. Przy czym weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane, wskaźniki produktu osiągnięte. Rozliczenie co do zasady jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale może być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu. Na przykład, gdy w ramach projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, które mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi. W przypadku niezrealizowania założonych w umowie o dofinansowanie wskaźników produktu lub rezultatu,
płatności ulegają odpowiedniemu obniżeniu. Nieosiągnięcie w pełni wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie przyznanych na kwoty ryczałtowe powoduje niezakwalifikowanie całej kwoty ryczałtowej, a zatem weryfikacja wydatków przyznanych kwotą ryczałtową dokonywana jest w oparciu o metodę spełnia-nie spełnia. Instytucja pośrednicząca jako strona umowy może weryfikować rozliczanie działań i osiągnięcie wskaźników produktu lub rezultatu podczas kontroli na miejscu lub wizyty monitoringowej. Jakie zagadnienia nie dotyczą kwot ryczałtowych? Nie dotyczy zasada faktycznego poniesienia wydatku, procedura konkurencyjna wyboru wykonawcy i wytyczne wynikające z nich obowiązki beneficjenta dotyczące angażowania personelu. Potencjalna ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest na etapie wyboru wniosku o dofinansowanie, natomiast potwierdzenie kwalifikowalności dokonywane jest podczas realizacji projektu, na etapie weryfikacji wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjenta, to jest podczas tzw. kontroli administracyjnej, a także kontroli w miejscu realizacji projektu bądź w siedzibie beneficjenta, zarówno kontroli doraźnych, jak i na zakończenie realizacji projektu. Kontrole projektu mogą być przeprowadzane przez inne instytucje systemu wdrażania, w szczególności przez instytucję zarządzającą, certyfikującą lub audytową, a także podczas kontroli przeprowadzanych przez instytucje spoza systemu wdrażania, np. Urząd Zamówień Publicznych bądź Krajową Administrację Skarbową. W przypadku nieosiągnięcia w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźników, ale także w przypadku realizacji projektu niezgodnie z podstawowymi założeniami wniosku o dofinansowanie, uznaje się, że beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. W takim przypadku nie stosuje się reguły proporcjonalności. Wówczas uznaje się za wydatek niekwalifikowalny całą wartość kwoty przyznanej na wykonanie danego zadania. W zakresie wskaźników innych niż wymienione w umowie o dofinansowanie, a określonych we wniosku, stosuje się regułę proporcjonalności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie mogą podlegać zmianom. Zmiany wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie są możliwe tylko i wyłącznie za zgodą instytucji pośredniczącej. Muszą być one zgłoszone pisemnie przez beneficjenta za pośrednictwem systemu MEWA 2.0 bądź systemu SL 2014. Dofinansowanie w ramach projektu wypłacane jest w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym jeden z załączników do umowy. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w porozumieniu z instytucją pośredniczącą, uwzględniając przy tym, że wysokość transzy zaliczki na dany okres nie przekracza środków niezbędnych do prawidłowej realizacji danego etapu projektu. Pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności na podstawie złożonego w systemie SL 2014 wniosku o zaliczkę oraz pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia. Warunek wniesienia zabezpieczenia nie dotyczy podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kolejne zaś transze dofinansowania przekazywane są po zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym beneficjent oświadczył, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania. Należy podkreślić, że beneficjent, wnioskując o kolejną transzę, oświadcza we wniosku o płatność o kwocie poniesionych w ramach projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego projektu. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wnioski o płatność rozliczające kwoty ryczałtowe składane są nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i zgodnie z harmonogramem płatności. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie zostało ukończone żadne z zadań ryczałtowych, należy złożyć tylko wniosek sprawozdawczy. W takim wniosku należy w postępie rzeczowym opisać działania i wskaźniki zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowo można rozliczyć tylko wówczas, kiedy zostanie w pełni zrealizowane.
Wówczas do wniosku rozliczającego należy za pośrednictwem systemu ESEL 2014 dołączyć dokumenty niezbędne do rozliczenia danego zadania czy danej kwoty ryczałtowej przyznanej na to zadanie. Wydatki objęte crossfinancingiem, wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych oraz wydatki objęte innymi limitami określonymi w umowie o dofinansowanie i wytycznych są przez beneficjenta wykazywane we wniosku o płatność do wartości określonej w umowie o dofinansowanie. Beneficjent może dokonywać zmian w projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia do instytucji pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. W przypadku planowania takich zmian beneficjent zobowiązany jest poinformować instytucję pośredniczącą i uzyskać jej zgodę. Bardzo istotne jest to, że zmiany nie mogą dotyczyć zwiększenia kwot ryczałtowych przyznanych w ramach projektu. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje trwałość projektu lub rezultatów, beneficjent po okresie realizacji projektu jest zobowiązany do przedkładania do instytucji pośredniczącej na koniec każdego kwartału kalendarzowego dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości projektu lub rezultatów. Całość korespondencji związanej z realizacją projektu odbywa się za pośrednictwem dwóch systemów: MEWA 2.0 oraz systemu ESEL 2014. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej fundusze-dla-mazowsza.eu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej fundusze-dla-mazowsza.eu.